Dziękuję panie marszałku. Pani minister, ja mam pytanie odnośnie spalarni odpadów komunalnych. Jak wiem, pani minister, znaczy buduje się w Polsce obecnie spalarnie odpadów komunalnych, ale też wiemy o tym, że właśnie Zachód odchodzi od tradycyjnych właśnie spalarni, idzie w kierunku właśnie spalarni właśnie plazmowych i to plazmy zimnej. Czy pani minister może odpowiedzieć mi na pytanie, jakie u nas są w większości właśnie technologie w spalarniach, które są budowane, które będą budowane, bo jak wiemy tych tradycyjnych bardzo dużo się wydzielało gazów, a między nimi CO2 i to jest też bardzo istotne, żeby tutaj tego błędu nie zrobić, żeby właśnie pójść w takim podobnym kierunku jak Anglia, Francja, czy w tej chwili Niemcy i idą właśnie w budowie, właśnie w kierunku budowy spalarni właśnie plazmowych. Dziękuję bardzo.